Ile znacie sequeli, które wywracają do góry nogami niektóre wątki albo całą fabułę swojej poprzedniczki? Rezydencja Zła Wioska jest właśnie takim przykładem. O 180 stopni zmienia perspektywę tego, co się działo w siódemce. Najlepsze jest to, że w pewnym momencie zdajcie sobie sprawę, że w poprzedniej części graliście właściwie kimś innym, niż myśleliście, że gracie. Siadajcie i słuchajcie. O ile wiadomo, że wale tutaj grubymi spoilerami, to mocno zachęcam do obejrzenia moich dwóch części streszczeń z Rezydenta Siódemki. Kilka wątków, które tam nie miały sensu, w wiosce nabiera głębi i szkoda by było psuć sobie ich wyjaśnienie. Stosowne linki w opisie. Historia rozpoczyna bajka, którą zdecydowanie będę opowiadał mojemu dziecku na dobranoc, jeżeli nie będę go kochał. Opowiada ona o dziewczynce, która szukając ze swoją mamą jagód w lesie, zabłądziła. Snując się po kniejach, natrafiła na wielkiego nietoperza, który, aby ukoić pragnienie dziewczynki, ugryzł swoje własne skrzydło i dał się jej napić swojej gęstej, ciemnej krwi. Dziewczynka się tylko uśmiechnęła i pobiegła dalej. Przechodząc przez cmentarz zawiał zimny wiatr. Dziewczynka drżała z zimna, i na pomoc pojawił się wielki pająk który udziergał jej sukienkę. Dziewczynka znowu się ucieszyła i pobiegła dalej. Płynąc przez jezioro, złapała ją gastrofaza i na pomoc przybył rybi król, który nakarmił młodą jedną ze swoich łusek. Dziewczynka się znowu ucieszyła i popłynęła dalej, gdzie spotkała metalowego rumaka z ozdobą na pysku, którą uznała za kolejny podarek i sobie ją zabrała. Jednak rumak się wkurzył. Wezwał pozostałe stwory, które w chmurze dymu zamieniły się w czarownicę. Czyli przesłaniem tej bajki jest, żeby nie rozpieszczać dzieciaków, bo będą uznawały wszystko, co im się spodoba, za kolejny darmowy prezent. Mądra bajka. Miranda, znaczy się Mia, mówi Itanowi, że to lokalna baść i ma jej nie mówić, jak ma wychowywać ich dziecko. Mia ma jakieś wahnięcia nastroju. Ale no mówiłem, że na farmie Bakerów trzeba było wybrać i uratować Zoi. No ale okej, okay, wybrał jak wybrał. Tak, od czasów rezydenta siódmego Itan i Mia dorobili się dziecka. Dodatkowo, Itan przeszedł szkolenie wojskowe i firma, w której pracuje Chris, gdzieś ich przeniosła. Nie mówią wprost gdzie, ale za chwilę dostaniemy wskazówkę, po której będziemy mogli się domyślić miejsca ich pobytu. Tutaj mamy już pierwszy zgrzyt, a nawet nie zaczęliśmy dobrze gry. Po jaką cholerę ich gdziekolwiek przenosili, skoro zagrożenie ze strony Evelyn, pleśni i rodziny Bakerów zniknęło. Do tego jeszcze wrócimy za chwilę, bo cały motyw z miejscem ich przenosin to jedna wielka sławojka. Ethan odkłada małą Rose do kołyski i wraca na kolację do żonki. Dzięki trybowi z trzeciej osoby, który był dodany w DLC, możemy zobaczyć jak typowy Amerykanin ubiera się do kolacji z żoną. A ty kiedy ostatni raz siadając do stołu miałeś na sobie kurtkę z kapturem założoną na bluzę z kapturem? Ja codziennie jem tak ubrany, zwłaszcza śniadanie. Pomimo huśtawki emocjonalnej, Mia robi lokalne danie o nazwie Co to? Oh, hands off, mister. It's chuba de la no jest to danie rumuńskie, więc organizacja BSAA, czy może po prostu Sojusz do Spraw Oceny Bezpieczeństwa Bioterroryzmu, której pracuje Chris, wywiozła ich na drugi koniec globu, bo... bo nie wiadomo co. Tutaj zostają tylko domysły, bo w świetle tego, co niedługo się wydarzy, będzie jeszcze trudniej to zrozumieć. Podczas kolacji Mia ja zostaje postrzelona. Zwróćcie uwagę na jej twarz. Po pierwszym trafieniu wygląda bardziej na wkurzoną niż przestraszoną. To też wyjaśnimy później. Mia, get down! Po chwili już cały dom jest podziurawiony. I jakimś cudem uchodzi z życiem, bo komandosi od Chrisa mają chyba drżące ręce i walą nawet po suficie. Później Chris dobija Mie, zabiera Itana i Rose. Bez słowa wyjaśnienia. Why? A wyjaśnienie sytuacji zajęłoby mu dosłownie połowę czasu, jaki spędził mówiąc, że nie ma czasu wyjaśnić sytuacji. Chris to albo totalny dupek, który nie chce powiedzieć Itanowi dlaczego zabił mu żonę i porwał dziecko, albo zimny, wyprany z emocji profesjonalista, który sztywno trzyma się rozkazów. Wybór zostawiam wam, ale tak czy srak, niezły z niego dupek. Poza tym znowu zmienili jego wygląd i wygląda inaczej niż w siódemce. Itan najwidoczniej zadawał za dużo pytań, bo dostał kolbą w pysk. Obudził się obok rozbitego wana, w którym go przewozili. Żołnierze zostali zabici, więc sam musi iść w randomowym kierunku, w totalną ciemną noc, z nadzieją na natrafienie do, na przykład, nie wiem, jakiejś wioski, gdzie będzie mógł wezwać pomoc. Przejście pod ten materiał robiłem z trzeciej osoby, no tak jakbyście nie zauważyli. I jeżeli ktoś jakimś cudem nie ograł jeszcze tej części, to odradzam tak przeżywać swoje pierwsze przejście. Grajcie normalnie z pierwszej osoby, bo większość smaczków, jumpskerów, było robionych właśnie pod taką perspektywę. Trzecią osobę zostawcie sobie na kolejne przejścia. Dobra, wracamy. I tam znajduje opuszczoną chałupę i pierwsze co robi, idzie do piwnicy. No logiczne przecież. Będąc tam, na górze słyszy jakiś hałas, wszystko jest zdemolowane i ktoś, albo raczej coś, zrobiło wielką wyrwę w ścianie. Nie wiem czy wiecie, ale w Rumunii ciemno-atramentowa noc zmienia się w dzień w jakieś dwie minuty. Itan w końcu dociera do wioski z potężnym zamkiem w tle. Trzeba poszukać jakiegoś wieśniaka i telefony na żytony, bo pewnie tutaj o komórkach nawet nie słyszeli, i by na widłach wynieśli na stos, jakby się im pokazało takie magiczne pudełko. Pierwszą osobą, którą spotyka Itan, to ślepy Janek. Nie wiem, czy tak ma na imię i czy rzeczywiście jest niewidomy, ale ze szczelby nie trafia Itana z jakichś dwóch metrów, więc tak sywa mu pasuje. Aha, i na głębokiej wsi w Rumunii nawet starsi ludzie mówią płynnym angielskim. Janek daje Itanowi broń i każe uważać, bo coś się zbliża. Czegoś się boi i to coś go wciąga przez dziurę w suficie, a Itana owłosiona łapa wciąga do piwnicy. Pod domem schowali się pozostali mieszkańcy wsi. Schowali się na wieczny odpoczynek. Na szczęście itan będzie mógł nadal pokazywać fakera, bo lykan odgryza mu tylko mały i serdeczny palec. Te wilkołako-podobne stwory będą głównym mięsem armatnim, ale jak na najbardziej pospolitych przeciwników, są wyjątkowo wytrzymali i potrafią napsuć krwi. Kim oni są, też wyjaśnię później. What the hell? Janek na zapleczu miał na szczęście nożyce do cięcia metalu, i można wyjść na miasto. W sensie na wioskę. Pamiętacie, że w siódemce pierwszą rzeczą, którą podnieśliśmy, też były nożyce do cięcia metalu? Taki smaczek taki. I tam za dużo się nie nacieszył ze zwiedzania okolicy, bo atakuje go banda lykanów i kudłaty olbrzym z jeszcze większym młotem. Ta sekwencja, podobnie jak w Resident 4, polega po prostu na przetrwaniu kilku minut, i podobnie jak w Resident 4, zginąłem tutaj kilka razy za pierwszym razem, stętnem bliskim 200 uderzeń na minutę. Lykan albo lykanów? Nie wiem. Na koniach nie zobaczymy już do końca gry. W ogóle ich nienaganna pozycja w siodle mocno się gryzie z ich zwierzęcym poruszaniem się. Trochę to wygląda, jakby zapomnieli ich wyciąć, bo pasują tutaj jak kwiatek do kożucha. Ostatecznie w tle rozbrzmiewają dzwony i wszyscy gdzieś biegną. Może na bingo. Poturbowany Itan po opatrzeniu ran biegnie za jakąś staruchą. Mówi ona, że od kiedy matka Miranda sprowadziła do wioski dziecko, cała wioska pogrążyła się w ciemności. Wspomina o zamku zwierzy, której rozległy się dzwony i sobie idzie. Czyli Rose jest gdzieś tutaj. Przeszukując wioskę, I trafia na dziewczynę jej ojca. Podczas ataku, niejaka Luiza zamknęła bramę do swojego domu, a oni zostali tutaj na pewną zgubę. Ojciec dziewczyny został poturbowany przez lykana, zapamiętajcie to. Itan pomaga im, przedłużając odrobinę ich żywot, i ostatecznie wszyscy lądują w bezpiecznych murach domu pani Luizy. Ta garstka osób to wszyscy, którzy pozostali przy życiu z całej wioski. Czyli sądząc po ilości domów, było ich może drugie tyle. Dowiadujemy się też, że jeszcze chwilę wcześniej wszystko było w porządku i wiedli normalne, spokojne życie. Nagle wioskę napadły stwory i wybiły wszystkich. W międzyczasie odmawiają modlitwę skierowaną do niejakiej matki Mirandy. To jakieś lokalne bóstwo najwidoczniej. Niestety ojciec dziewczyny, której pomogliśmy, jest chyba niewierzący, zmienia się wilkołaka i zjada wszystkie owieczki. Itan i młoda kobieta ledwo uchodzą z życiem. Teoretycznie jego zmianę można wytłumaczyć ugryzieniem przez likana, ale jak się później okaże, powstają oni zupełnie inaczej, więc jego przemiana teraz nie ma w ogóle sensu. Dalej znowu mamy flashback, deja vu czy tam puszczenie oka do weteranów siódemki, bo Itan wsiada do auta i się rozbija nim po garażu, ale nie przebija się przez drewniane drzwi, które były za autem, tylko próbuje się przebić na pałę przez murowaną ścianę. Koniec końców dziewczyna ginie w płomieniach i Tan pokazuje jakim jest twardzielem, bo wali na wpół zjedzoną ręką w ścianę i spotykamy matkę Mirandę, która uczy nowej modlitwy swojego wiernego. Po rozwiązaniu wyjątkowo zawiłej zagadki można wejść do zamku. Bo poznajemy Karla Heisenberga, jednego z lordów panujących w okolicy. Najwidoczniej potrafi kontrolować metalowe elementy. Więzi Itana i zaciąga na spotkanie z pozostałymi lordami i samą matką Mirandą. Historię każdego lorda pokrótce przedstawię w części gry poświęconej konkretnej postaci, więc cierpliwości. Znowu mamy nawiązanie do siódemki i do sławnej sceny kolacji z całą rodziną Bakerów. Matka Miranda, ta z tyłu, postanowiła oddać Itana Heisenbergowi, który chce urządzić. Polowanie na niego. Nie spodobało się to Lady Dimitresk, to ta wielka po lewej, która chciała spuścić z niego krew i wypić z kieliszków do wina przy jazzowej muzyczce. Czyli śmiertelna zabawa w berka albo spuszczenie krwi no taki wybór między sraczką a zatwardzeniem. Tę dziecinną przepychankę przerywa Miranda, mówi, że jej decyzja jest ostateczna i musimy uciekać przed lykanami i Uriasem. Nie chcę nic mówić, ale zjechanie po takiej wyboistej skalnej zjeżdżalni mogło się mocno źle skończyć dla dupy Itana. Nie zauważyłem też żadnych głośników, przez które Heisenberg mógłby dawać te komentarze, które słyszymy, no ale może są dobrze pochowane. Gonitwa kończy się w dole z wirującymi ostrzami, którymi Itan oswabadza się z kajdanów. Widać, że szkolenie u Chrisa nie poszło na marne. Musieli to ćwiczyć wiele razy. Korytarzami wracamy w miejsce, gdzie zatrzymał nas Heisenberg i można w końcu wejść do zamku. Prawie, bo przed wejściem wita nas ten salcesonik. Każe zwracać się do siebie książę i będzie służył za kupca, u którego kupimy broń, amunicję, ulepszenia i zdrowaśki w sensie apteczki. To wszystko można kupić za lokalną walutę zwaną LEI, czyli walutę, której używa się w Rumunii, czyli już na 100% wiemy, gdzie jesteśmy. W dupie. Książę wydaje się znać Itana i cel, w jakim tutaj przybył. W ogóle to dosyć tajemnicza postać, wydaje się wiedzieć więcej niż nam mówi. Ale nie ma czasu się długo nad tym zastanawiać i włazimy do zamku. Nie zdążymy się nawet dobrze porozglądać, a już atakuje nas rój much, który zmienia się w trzy kobiety. Mówią, że wyssają Itana do cna, ten się zgadza, zdejmuje spodnie. A nie, to nie ta wersja Rezydenta. Chociaż tamta też jest dostępna w wersji VR, wiecie? Tak słyszałem. Te trzy dziewczyny to Bella, Daniela i Cassandra. Jak poszukacie, to znajdziecie opisy ich charakterów: że jedna jest sadystką, druga lekkomyślna, a najstarsza, najbardziej racjonalna. Nie jestem w stanie tego potwierdzić: każda zachowywała się dokładnie tak samo, każdą zabijało się tak samo, więc nawet nie miałem pojęcia, którą kiedy zabiłem. Aha, każda z sióstr ma też inny kolor włosów, ale tego też za bardzo nie widać, bo wszystkie noszą kaptury. Siostry zaprowadziły go do swojej mamuśki jako prezent i hrabina próbuje itana. Aż dziw, że żaden modern nie przerobił tej sceny. Mówi, że robi się lekko czerstwy, ale spuszczą z niego krew i wszystkie będą miały ucztę. Jednak najpierw trzeba poinformować matkę Mirandę o tym, że Ethan przeżył pułapkę Heisenberga. Wieszają go na hakach i, będąc na tyle pewne, że się nie uwolni, zostawiły go samego. Jednym, a raczej dwoma prostymi trikami, Itan się uwalnia. Tajemniczy płyn leczący tkanki naprawia mu rozerwane dłonie. Nie wiem jak was, ale mnie na miejscu Itana by dziwiło jakim cudem od trzech lat moje rany w jakiś magiczny sposób goją się w mgnieniu oka. I Ten chyba był słaby z biologii. Ucieka przez kominek, który ma tajne przejście z tyłu. Kto je zrobił i dla kogo? Nie wiadomo, no ale jest stary zamek, więc musi mieć tajne korytarze. Siostry są wynikiem eksperymentu matki Mirandy, która prowadziła badania nad czarną pleśnią i pasożytami zwanymi kadu, po rumuńsku dar. Dziewczyny pracowały jako służące w zamku Dimitresk, kiedy Miranda dała im jej dar. Na początku wyglądało na to, że wszystkie zmarły. Zresztą jak większość dziewczyn, które pracowały w zamku i na których były prowadzone eksperymenty. Mężczyźni nie mieli wstępu do zamku. Hashtag Piekło Mężczyzn. No więc trójka dziewczyn początkowo wyglądało na martwe, jednak wokół i na ich ciałach zaczęły zbierać się muchy, które pochłaniały ciała dziewczyn zainfekowane pasożytem i pleśnią. Część z nich przybierała kolor tkanki, którą zeżarły, i ostatecznie Lady Dimitresk znalazła trzy dziewczyny, które, jak sama pisała w jednej z notatek, wpatrywały się w nią jak niemowlaki, i z którymi poczuła więź jak matka z córkami. Od tego czasu trzy dziewczyny stały się siostrami oraz córkami hrabiny. Zdecydowanie pomógł w tym. Fakt, że żadna nie pamiętała swojego życia sprzed przemiany. Aha, lykanie z kolei to mężczyźni zarażeni przez pasożyta. Więc jak widzicie, zmiana mężczyzny z wcześniej nie miała sensu, bo nie było momentu kiedy był zarażony. Wracając do Itana. Księciunio sugeruje Itanowi, że hrabina może przetrzymywać jego córkę w swojej komnacie rozkoszy, czyli w sypialni, i może powinien tam jej poszukać. Po drodze atakuje jedna z sióstr. Jak mówiłem, na papierze dali im charakter, ale w rzeczywistości nie wiadomo, która z nich atakuje, bo wszystkie są takie same. Nawet z włączonymi napisami każda jest podpisana po prostu jako wiedźma. Chyba twórcy nawet sami nie wiedzieli, która pojawia się kiedy. Itan ucieka przed panną muchą i spada cztery piętra w dół na równe nogi, bez uszczerbku na zdrowiu. To piwnica, gdzie Lady D trzyma swoje sztandarowe wino. Na tyłach jest tajemne pomieszczenie, które wygląda jak lochy. To tutaj były przetrzymywane służące, na których były przeprowadzane eksperymenty Mirandy oraz z których hrabina pozyskiwała kluczowy składnik do swojego wina. O nim za chwilę. Lochy zamieszkują nieudane eksperymenty Mirandy. Jeżeli pamiętacie sławne demo tego rezydenta, to mniej więcej możecie sobie wyobrazić jak wyglądało życie służek tutaj. Po wyjściu z lochów atakuje jedna z sióstr. Nadal nie wiem która. Okazuje się, że ich słabym punktem jest chłód. Muchy, z których są zbudowane dziewczyny, wpadają w coś w rodzaju letargu, kiedy jest zimno i można je uszkodzić. Więc trzeba zrobić przeciąg i ubić pierwszą wiedźmę. Kawałek dalej Itan podnosi wino o bardzo charakterystycznej nazwie krew dziewicy. No i czyli wiecie już, co jest tym specjalnym składnikiem wina rodu Dimitresk. Butelka służy jako klucz do ukrytego pomieszczenia, w którym z kolei jest kolejny klucz do drzwi prowadzących na dziedziniec. Po drodze próbuje nam przeszkodzić kolejna siostra, mówi, że ma suche gardełko, więc Itan ma... Nie, Dobra, już nie robię prostackich szowinistycznych dowcipów. Na razie. Po przebiciu się przez dziedziniec w kolejnej części zamku słychać rozpaczliwy krzyk hrabiny chyba się dowiedziała, że zabiliśmy jedną z jej córek. Chociaż ona sama też nie wspomina imienia, co każe mi myśleć, że też ich nie odróżnia od siebie. Dalej mamy typowo rezydentową zagadkę: poetycka podpowiedź i rozkminianie. Po otwarciu tajnego przejścia, Itan znowu spada cztery piętra w dół do kolejnych lochów. Tutaj hrabina chyba trzyma zapasy swojego tajnego składnika. Pojechaniu jechaniu windą z powrotem na górę, docieramy do komnaty hrabiny, która informuje matkę Mirandy o ucieczce Itana. Dlaczego dopiero teraz to robi? Od czasu powieszenia go na hakach już minęło sporo czasu. No nie wiadomo, może tyle jej zajęło dojście tutaj. Wspomina coś o jakiejś ceremonii, mówi, że żeby się ona udała, musisz zasubskrybować ten kanał. Miranda najwidoczniej zabrania zabić Itana, co chyba się jej nie spodobało. I wychodzi. Dlaczego nikt dla niej nie poprzerabiał tych futryn, żeby nie musiała się schylać? A no tak, faceci nie mogą tutaj wchodzić. Itan ma fetysz i myśli o przebieraniu się w damskie ciuszki, ale Lady D nosi większy rozmiar. W kącie stoi kołyska, pusta, niestety się spóźnił. Próbując wyjść, zaskakuje go hrabina. Mówi, że przyłazi do jej domu, co jest prawdą, kładzie łapy na jej córce, no nie do końca to jest prawdą, i że chce ją okraść. No tutaj już odpłynęła, bo niczego nie ukradł. Po czym przeciska go przez podłogę i biedak spada osiem pięter w dół, bez uszczerbku na zdrowiu. Znowu. Tak w ogóle to szczerze bym nie chciał mieć pokoju pod podłogą którego, pod drewnianą podłogą którego jest kilkudziesięciometrowa przepaść. Może Lady D lubi ryzyko. I znowu w lochach. Próbując przeciągnąć dźwignię, dzieje się to. Oh, shit! Ło, dobra scena. Ten ma przerąbane z tymi kończynami. Najpierw mija mu od dłoń piłą mechaniczną, później Jack część nogi odrąba łopatą i teraz to. Hrabina nie jest zbyt dynamiczna i łatwo można odzyskać odciętą kończynę. Tylko dlaczego Ethan stęka z bólu łapiąc odciętą rękę? Po ucieczce hrabinie w ruch znowu idzie magiczny płyn. I Ethan jest chyba jakiś cofnięty albo nikt mu nie wytłumaczył, że tkanki tak się nie zrastają, bo w ogóle nie poddaje wątpliwość tego, co się tutaj dzieje. No i na dodatek nawet jego rozcięta kurtka się zrosła. Wróciwszy do zamku czas na walkę z kolejną siostrą. Schemat ten sam, tylko przeciąg trzeba zrobić inaczej. Tym razem otwieramy świetlik. Pani Mucha schłodzona, więc można z niej zrobić puzzle. Została jeszcze jedna. Aha, żeby wydostać się stąd, szukamy czterech masek rozrzuconych po całym zamku. Dwie już mamy. Kolejna jest na dachu zamku. Tej pilnują te latające stwory, zwane samca albo samka. Nazwa pochodzi z folkloru rumuńskiego. Był to stwór, który zabijał ciężarne kobiety i dzieci, albo w najlepszym wypadku zsyłał na nie chorobę. Tutaj te stwory są po prostu kolejną mutacją służących dziewczyn, które kiedyś pracowały w zamku. Dobra, mamy trzecią maskę. Do zdobycia ostatniej musimy pokonać trzecią siostrę. Tym razem trzeba wysadzić ścianę dzięki szczęśliwie leżących obok bomb. Tylko, żeby wysadzić ścianę, trzeba odsunąć drewnianą półkę, inaczej bomby nie zadziałają. Wszystkie siostry padły, mamy komplet masek, więc kilka słów o hrabinie Alcinie Dimitresk. Jej rodzina posiadała ten zamek od czasów średniowiecza. Ona sama do niego wróciła w latach 50. XX wieku. Wtedy też Miranda zwabiła ją i zainfekowała pasożytem, żeby sprawdzić, czy symbioza jednego z drugim jest możliwa. Lady Dimitres nie tylko przeżyła eksperyment, ale również zyskała moc regeneracji, umiejętność natychmiastowego wysuwania i chowania ostrych jak brzytwa szponów. Jednak jej choroba, którą miała przed eksperymentem, pogłębiła się, a raczej zmutowała, jak wszystko i wszyscy w rezydentach, miała Porfirie, czyli chorobę skóry objawiającą się bladością i nadwrażliwością na promienie UV. Czyli słońce. Po mutacji z kolei, aby utrzymać się przy życiu, musiała regularnie spożywać krew. Dodatkowo hrabina przybrała na wzroście i mierzy 290 cm i w dniu transformacji, która zatrzymała u niej proces starzenia, miała 44 lata czyli taki naprawdę dobry milw z niej. Jedyną jej słabością był sztylet, który był nasączony mieszanką różnych trucizn, które miały niszczyć wszystkie stwory. Motyw tego sztyletu, który właśnie znalazł Ethan, tak trochę wyskakuje z dupy. Ani go nie szukaliśmy, jedyna wzmianka o nim to kilka zdań mówiących, że po prostu coś takiego istnieje, a tu nagle trafiamy do krypty, gdzie on akurat był ukryty w momencie, kiedy akurat go potrzebowaliśmy. Kolejną zdolnością Lady D była mutacja w takiego wykrąconego smoka. Nadal się zastanawiam, czy te mutacje są odwracalne, ale chyba nie wydaje mi się. Osłabiona sztyletem Lady D w końcu pada i spada wraz z itanem, tym razem z rekordowej wysokości. Itan bez uszczerbku na zdrowiu, oczywiście. Na pobliskim ołtarzu zabiera dziwny pojemnik i rusza dalej szukać róży. W drodze powrotnej do wioski napotyka znowu staruchę. Chyba ma demencję, bo gada trochę od rzeczy. Mówi, że Rose będzie złożona w ofierze, i tan się spóźnił, że herby Czterech Rodów otworzą mu drogę. I zapytała, czy podoba mu się logo Umbrelli na ścianie. Nie no, o to nie zapytała, ale nie bez powodu to logo tutaj na ścianie jest bardzo podobne do ikonicznego logo naszej ukochanej firmy farmaceutycznej, która niemal zniszczyła świat. O później. Starucha sobie idzie, Itan podnosi nowy klucz, a kawałek dalej znowu spotyka małego księcia. Ten mu mówi, że jego wyprawa do zamku była owocna, bo oto w swoich rękach ma część swojej córki. O, w tym pojemniku jest jej głowa. Jednak dziecko można przywrócić do stanu nowości, bo jej esencja wciąż żyje, mówi coś o jej mocach i wysyła Itana do domu z czerwonym kominem, bo tam jest ktoś, z kim Itan ma pomówić. Po bardzo owocnej rozmowie z panem Domu i ten znajduje element, który można połączyć z kluczem, który znalazł w jaskini ze staruchą. Wracamy do księcia, który dokańcza historię Małej Róży. Matka Miranda skrystalizowała dziecko, podzieliła jego ciało na cztery części, umieściła w pojemnikach i dała każdemu z lordów regionu. I ten musi odzyskać wszystkie. Księciunio wymienia wszystkich lordów: Lady Dimitres, którą już znamy, Dona Benevendo, którą zaraz poznamy, Rybowieka Salwadora Moro, że ryba i człowiek, rybowiek. I Karla Heisenberga, który siedzi w fabryce niedaleko. Lokalizację wszystkich lordów zaznacza nam na mapie, mówiąc, że ta pomoc to element przywilejów klienta Wipowskiego. Czyli nadal nie wiadomo dlaczego nam pomaga. Kolejnym lordem do pokonania i od którego mamy odzyskać kolejną część córki będzie Donna Beneviento, spadkobierczyni rodzinnej posiadłości przy wodospadzie. Donna od dzieciństwa była introwertyczką. Przez bliznę na jej twarzy unikała kontaktu z innymi ludźmi. Jej ojciec, który był lalkarzem, stworzył dla niej lalkę Angie, która również miała na twarzy bliznę. Od tego czasu Angie była najlepszą i jedyną przyjaciółką Dony. Dziewczyna rozmawiała z nią oraz też komunikowała się z innymi poprzez lalkę, nie zwracając się osobiście do nikogo. Po śmierci rodziców Dona w ogóle przestała wychodzić z domu, jednak matka Miranda zdołała ją zainfekować pasożytem. Okazało się, że Dona, podobnie jak hrabina, jest kompatybilna z pasożytem. Aha, i każdy, kto jest zainfekowany pasożytem, automatycznie jest pod kontrolą matki Mirandy. Po transformacji Dona nabyła umiejętność kontroli lalek, mówienia nimi oraz potrafi wywoływać halucynacje u każdego, kto wejdzie w kontakt z pyłkiem z kwiatów, których zarażone pleśnią sadzonki kazała posadzić dookoła posiadłości. Tych halucynacji doświadcza właśnie Itan. Widzi Mie i najprawdopodobniej to, że nie ma żadnej broni, też jest sztuczką Dony. Rodzaj sekcji zwłok, którą robi na lalce, podobnej do mi, też jest albo halucynacją, albo chorą zabawą Dony. Ale najlepsze czeka w piwnicy posiadłości, gdzie musi uciekać przed wielkim płodonoworodkiem. I jest to mocno pojeba... Po całej akcji uciekania przed tym stworem musiałem zrobić kilkugodzinną przerwę od grania, tak to na łeb mi siadło. Później musi uganiać się za Angie w zabawie wchowanego, żeby ją wykończyć, i samemu nie zginąć poszatkowany przez lalki. Jest tutaj limit czasowy, więc trzeba szybko ogarnąć topografię domu i szukać śladów krwi. <śmany> Po trzecim pchnięciu nożyczkami, które najwidoczniej nie było skierowane w lalkę, tylko w oczodu dony, halucynacje ustępują i Ethan zabiera kolejny element klucza i kolejną część swojego dziecka. Nogi. W następnym odcinku bo najpierw spotykamy tego dupka Chrisa, a skoro to żaba, to trzeba mu włożyć słomkę w dupę i dmuchać aż pęknie. Jest ubrany w płaszczyk, jak na jakiś pogrzeb i stypę. Chcieli zobaczyć co się stanie, kiedy Ethan, który jest... ...a nie, to jeszcze nie czas na tę wiadomość. ...była od zawsze głównym złym, była główną przyczyną wszystkiego co się wydarzyło we wszystkich częściach Resident Evil.